Nie wiem, czy pytanie nie będzie za trudne. Ktoś kiedyś powiedział, że dzieci, którym jest trudno w życiu, trzeba wysycać miłością. Wysycać miłością. Jak słyszysz, Aniu, o wysycaniu miłością, ty mama czwórki dzieci, to co o tym sobie myślisz? Ale weź z polskiego na nasze mi to przetłumacz. Wysycać miłością. Tak jakbyś, nie wiem, gąbkę wysycała wodą, że była pusta, trzeba, żeby była napęczniała tą wodą. Wysycać miłością. Czy do dorosłych dzieci, które idą swoją drogą w życiu, coś jeszcze mama na twoim etapie, no, mama na moim etapie, coś możemy im zaoferować? Ja myślę, że może. Żeby tylko one chciały, to oczywiście, tylko tak jak mówiłam, staram się czekać jakby na znak od nich, że mnie potrzebują. Bo wtedy no pewnie, że zapytają, czy mogę, czy przyjechać, czy mogę pomóc. Wydaje mi się, że mam ten komfort obecnie, że mogę wszystko rzucić i móc jej pomóc. Nie w takim sensie, że coś tam gotuje obiad i ja to przerwę, bo to chyba nie o to chodzi. Tyle co mam ten komfort, że obecnie nie pracuję, tak, jestem bezrobotną osobą i to też w pewnym sensie mnie tak wypełnia. Nie bycie bezrobotną, tylko bycie dla dzieci. Dla, tak.